W 2005 roku pan Ryszard wziął pożyczkę, tak zwaną chwilówkę, w wysokości 500 zł. Odsetki wysokości 9% dziennie sprawiły, że w 2018 roku dług pana Ryszarda wynosił, uwaga, 168 tysięcy. Niewiarygodne, ale prawdziwe. A takich spraw jest więcej. Wiele z nich wpływa do biura senator Lidii Staroń, która od lat walczy o przepisy zapewniające ochronę przed lichwą. W sprawie pana Ryszarda pani senator wniosła do prokuratora generalnego wniosek o skargę nadzwyczajną. Po interwencji pani senator prokuratura krajowa poleciła też wszystkim prokuratorom, aby na drodze cywilnej pomagali ofiarom lichwy. Przygotowany przez panią senator projekt ustawy o kredycie konsumenckim radykalnie zmienił górną granicę kosztów pozaodsetkowych, takich jak prowizje, ubezpieczenia czy koszty obsługi. Ta granica powinna być mniejsza, bo dzisiaj to one są właśnie tak jak lichwa. 25% rocznie może być, tak? A oczywiście, że jest, są takie instytucje, gdzie te koszty są jeszcze większe. Projekt ustawy przewiduje karę pozbawienia wolności za przekroczenie górnej granicy kosztów pozaodsetkowych. Senator Lidia Staroń zabiega także o to, by zabezpieczeniem pożyczki nie mogła być nieruchomość, której wartość rażąco przekracza kwotę pożyczki. Jeżeli jest pożyczka na przykład 10 tysięcy, 20 tysięcy, co się dzieje? Jest zabezpieczenie na przeniesienie jakiejś nieruchomości, czyli dom, mieszkanie, gospodarstwo, której wartość ich jest na przykład 1 2, 100 tysięcy, 200 tysięcy, 300 tysięcy. Na bazie tych projektów rząd skierował do Sejmu projekt ustawy antylichwiarskiej. Senator Lidia Staroń zapowiada walkę o jej przyjęcie w przyszłej kadencji Sejmu.